Państwa, my żeśmy rozpoczęli działalność 1 września 2000, dokładnie 7 roku. To jest 8 rok naszej działalności. Gościliśmy tutaj pana wicepremiera, gościliśmy ambasadora. Był pan starosta Kakakiewicz, kilka razy był pan Zagozdon, byli zastępcy pana Zagozdona, był również wicestarosta pan Szewczyk, byli naczelnicy, sami wiecie, jak to się odbywa. Proszę państwa, witam serdecznie członka zarządu starostwa, pana wicestarosta inżyniera Andrzeja Wodzińskiego, a i obecnie pan. Proszę państwa, 2 lata minęło, jak pan wicestarosta akurat, pan Wodziński u nas był. Zostałem zaproszony na spotkanie do klubu seniora 50+, które to zebrania odbywają się każdego tygodnia o godzinie 16 w czwartek. Będę mówił o inwestycjach drogowych powiatów, które realizowane są na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Wydaje mi się, że w zasadzie jedna inwestycja, czyli przebudowa ulicy Świętego Antoniego na odcinku od ulicy Mościckiego do ulicy Granicznej, czyli do Ronda Tomaszowskich Olimpijczyków, to już wystarczająco ważny, poważny i dosyć długi temat. Dlatego, że w ostatnich tygodniach, czym od początku w zasadzie trwania przebudowy tej ulicy, powtarzanych jest wiele nieprawd. Bo to nieprawda, że przebudowa ulicy Świętego Antoniego trwa już bardzo długo, bo proszę państwa, jest to absolutnie najszybsza przebudowa w całym województwie łódzkim. Nieprawdą również jest, że błędy w dokumentacji technicznej powodują podrożenie całej inwestycji. Inwestycja będzie kosztowała tyle na takim poziomie, na jakim poziomie została zaplanowana i jaką to kwotę zaproponowała firma, która wygrała przetarg i jest to 5 300 000. Nie są to tylko pieniądze nasze powiatowe. Najważniejszą część tej kwoty otrzymujemy, bo 50% otrzymujemy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli popularne schetynówki, którymi to pieniędzmi dysponuje wojewoda. Połowę naszej połowy natomiast refunduje nam Urząd Miasta, czyli zaproponował takie właśnie dofinansowanie, taką właśnie pomoc partnerską prezydent miasta Tomaszowa, a Rada Miejska uchwaliła po to, żeby otrzymać wysoką, również po to, żeby otrzymać wysoką punktację w staraniu się o pozyskanie pieniędzy, o których mówiłem, czyli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nasz wniosek brał udział w konkursie, gdzie było wiele elementów ocenianych. Jeden z najważniejszych obszarów, które były oceniane, to jest tak zwane BRD, czyli bezpieczeństwo ruchu drogowego. I tu szczególnie jestem dumny, że jako jedyny z 30 wniosków otrzymał najwyższą ocenę, bo aż 10 punktów. Byłem w domu towarowym, na przykład ja mam uwagę jako mieszkaniec Tomaszowa. Pod adresem za inżyniera, który projektował. Nie wiem, czy nam budę potrzebna jest, powiedzmy, akurat ta wysepka taka, ten trawnik pośrodku jest, kiedy nie można dojechać dobrze do domu towarowego, żeby zaparkować, trzeba wjechać sobie do hotelu, prawda, po to, żeby wykręcić albo odjechać do drogi. Nie można dojechać również do sklepu. Do czego zmierzam i kończę? Że dobrze by było, żeby inżynier, który projektuje, który robi projekt, spytał się tych, którzy tam pracują, mieszkają, powiedzmy, żeby znał opinię tych ludzi.
zaczynając od może od samego początku, od idei, bo to też jest ważne, dlaczego ulica Świętego Antoniego, a nie jakakolwiek inna, że koniecznie trzeba przebudowywać ulicę Świętego Antoniego, bo to jest po pierwsze ulica w najgorszym stanie, po drugie najważniejsza ulica w Tomaszowie. Co do drugiej tezy prawie się zgadza, że jedna z najważniejszych, niewątpliwie, jedna z najważniejszych, tak jak i mniej więcej tej samej ważności jest ulica Piłsudskiego, ale Piłsudskiego, prawda, tak i niewątpliwie ulica Świętego Antoniego. Obie te ulice są ulicami wjazdowymi i wyjazdowymi z Tomaszowa i one kształtują tą wizję, prawda, tą wizję dla ludzi wjeżdżających do Tomaszowa. To, jaki efekt wizualny będą mieli przy wjeździe, tak od razu wytwarza się u nich pewien obraz Tomaszowa. Koniec inwestycji to koniec września. Jedno zastrzeżeń i też z tych zastrzeżeń, które ciągle jest powtarzane, z tych kłamstw, że jest to przedłużony termin, że błędy w dokumentacji spowodowały przedłużenie terminu, że jest to bardzo długi czas przebudowy. Proszę Państwa, a ja twierdzę, że jest to najszybciej prowadzona budowa w całej, nie Polsce, w całej Europie. W całej Europie. Proszę Państwa, my dowiedzieliśmy się, że mamy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy z tak zwanych schetynówek, dopiero pod koniec kwietnia. Dopiero pod koniec kwietnia. A 6 maja zaczęliśmy, znaczy oddaliśmy plac, już rozstrzygnęliśmy przetarg, co było tempem ekspresowym. Nieprawdą jest, że błędy w dokumentacji spowodowały zawężenia ścieżek rowerowych i przez to zamiast dwukierunkowe ścieżki powstały jednokierunkowe. Zawsze na ulicy Świętego Antoniego ścieżki były jednokierunkowe, są i będą. Jeden kierunek jest z jednej strony, drugi kierunek jest z drugiej strony. Nie ma innych w ogóle ani technicznych, ani prawnych możliwości, żeby to były ścieżki dwukierunkowe. A więc pozostają ścieżkami jednokierunkowymi. Fakt jest, że zatoki były zaplanowane nieco za krótkie, ale już są przedłużone, jest wszystko skorygowane i ten dosyć poważny mankament również nie przedłuża absolutnie czasu budowy. O tym i o, podejrzewam, wielu innych sprawach, szczegółach dotyczących tej inwestycji i być może innych inwestycji w Tomaszowie będę mówił.